Dzień dobry, nie mam za dużo czasu. Spieszę się oczywiście jak zawsze z rana, ale mam tutaj swoje siadanko, czyli 4 kromki chleba tostowego, 100 gramów pieczy z kurczaka, 2 plastry sera proteinowego, tego Active Protein, chyba tak to się nazywa, z Lidla, 75 gramów płatków ryżowych, 1 miarka odżywki białkowej, 15 gramów czekolady gorzkiej w formie płatków i to w zasadzie tyle, a i jakieś 50 gramów owoców leśnych, to zawsze w ogóle nie mówię o tym, ale zawsze dodaję do śniadania jakieś 50 gramów, tak na oko sypię od początku masy do teraz, bo to mi po prostu schładza płatki. No i co? I dzisiaj jest rest day, więc generalnie sobie dzisiaj trochę pewnie pogadamy, jak w co każdy rest day. Tak sobie myślę, że póki co nie będę się za wiele pocuwał, bo się śpieszę, więc chcę to zjeść, póki to jest faktycznie jeszcze ciepłe, bo jest perfekcyjny tost wyszedł, czyli idealnie spieczony, więc nie chcę tego sobie zepsuć. A póki co się zbieram i faktycznie to zjem, a my sobie pogadamy po prostu w posiłku numer 2 lub 3. To nie ma znaczenia, w którym tak naprawdę, bo wszystkie do 6 są dokładnie takie same dzisiaj prawdopodobnie, więc w którym sobie nie pogadamy, to będzie w zasadzie to samo. Dzień dobry, witam Was w kolejnym posiłku. Posiłek jest to numer 3. Zaraz się chyba zbiorę i przy okazji nabijania kroków skoczę sobie do Kauflandu po sos ostry, bo mi się skończył, więc generalnie nie jest dobrze. Mam tutaj wyjątkowo, powiem Wam wyjątkowo, 150 gramów brokuła, 250 gramów pieczy z kurczaka i olej, którego nigdy w życiu wcześniej nie jadłem, bo olej z pestek dyni. Sam jestem ciekawy, jak to smakuje. Sylwia się zarzeka, że pysznie. Zaraz zobaczymy. Wygląda to, powiem Wam szczerze, już Wam pokazuję jak maga, nie jak olej. To wygląda jak maga, ale miejmy nadzieję, że jak maga nie smakuje. Ale to jest to mój posiłek numer 3, więc jeszcze 2 zostają bez węglowodanów. Następnie na sam koniec dnia oczywiście mamy swoje burgery. Póki co jeszcze Luki mi nie kazał ich wyrzucić, więc ich nie wyrzucam. Jest to nasza tradycja z Sylwią, że sobie takie burgerki robimy. Nie ukrywam, że jest to bardzo fajny taki czas, te dni zawsze nietreningowe, że mamy troszkę więcej czasu, bo nie idziemy na trening, więc możemy sobie trochę spędzić więcej czasu razem, coś sobie oglądać, jakiś film i tak dalej, więc też fajnie, że sobie możemy zjeść takiego burgera, po prostu tego, no więc cieszę się już na to. A co do mojego dnia, no to dzisiaj w zasadzie oprócz siedzenia i pracowania za wiele nie ma. Przed chwilą zrobiłem sobie krótką drzemkę, bo dzisiaj coś jestem wyskładany, a powiem Wam, że trening wczorajszy był naprawdę dobry, bo całe plecy mam bardzo fajnie obolałe. Już dawno nie czułem tak fajnie obolałych pleców, więc naprawdę spoko. Spoko, bo już mogę normalnie dociskać te treningi na zasadzie takiej, że ta intensywność jak na oczywiście użyty ciężar jest naprawdę bardzo wysoka. I pewnie to tego na filmach nie widać, bo ja tam nagrywam zazwyczaj jedną, czy tam może dwie serie, ale naprawdę, naprawdę było solidnie, więc jestem mega, mega zajarany tym, że już mogę po prostu normalnie działać, nie? Bo generalnie trochę mi tego brakowało, takiego działania na pełnej, a nie na zasadzie takiej, że robię coś, żeby robić, nie? więc spoko, w zasadzie z tym barkiem. Nie powiedziałbym, że jest lepiej. Nawet bym powiedział, że momentami mam wrażenie, że jest trochę gorzej, bo tak go czuję, ale liczę na to, że to jest po prostu konsekwencja regeneracji i że tutaj trzeba po prostu myśleć cały czas o tym, żeby dbać o to i żeby tego nie zaniedbać. Cały czas oczywiście stosuję BPC, TB500, cały czas stosuję maści przeciwzapalne, cały czas ogarniam sobie to, staram się to rolować, rozbijać. Szczerze mówiąc, myślałem o tym, żeby iść do fizjo, natomiast nie za wiele tam można podziałać, jeżeli chodzi o ten moment, bo to jest jeszcze po prostu taka kwestia, że to się musi delikatnie wzrosnąć, bo jest to tam troszkę rozwalone, ale jak to się lekko podgoi, bo idę sobie właśnie w przyszłym tygodniu na USG, to mam zamiar się umówić do fizjo na to, żeby po prostu zacząć te tkanki tam rozluźniać, ten stan zapalny też troszkę zmniejszać manualnie, czyli pobudzać to krążenie krwi wokół tego stawu i wtedy się będę z tym bawił już tak na poważnie, bo na razie nawet mi ten lekarz mówił, żeby robić tylko zabiegi takie fizykalne, ale te zabiegi fizykalne to mi to
Ja nie jestem fanem generalnie. Nie? Jakbym oglądał jakiś fizjoterapeuta, to może się ze mną nie zgodzi, może to na pewno jest dobre, ale ja w taką fizykoterapię to nie za bardzo działam. Ja działam, nie za bardzo wierzę, że działa to. Ja wierzę w ludzkie ręce, wierzę w to, że fizjoterapeuci to są naprawdę magicy, ale ci, którzy pracują faktycznie manualnie, nie? Bo naprawdę już wielokrotnie miałem sytuację, że ktoś manualnie mnie potrafił poskładać w kilka wizyt, a nigdy nie miałem pozytywnych jakichś, że tak powiem, odczuć po jakichkolwiek zabiegach na dłuższą metę, więc po prostu stwierdzam, że trochę to jest do dupy rozbić, nie? Więc jak mam wyjebać, nie wiem, 300, 400, 500 zł na robienie jakichś jonoforezy czy jakichś innych prądów czy czegokolwiek, to ja wolę po prostu te pieniądze przeznaczyć na to, żeby mnie ktoś dwa razy wymasował, bo dwa razy więcej mi się wydaje, że z tego tak naprawdę wyciągnę niż z całych tych zabiegów fizykalnych. No przynajmniej tak mi się wydaje, ja to tak widzę, nie wiem, być może się mylę. Aczkolwiek no ja nie lubię też robić rzeczy wbrew, że tak powiem, swoim gdzieś tam przekonaniom, więc jak mam takie przekonania, to i tak pewnie będzie mnie ciężko przekonać, bo ja jestem bardzo uparty. No, więc tak sobie działam. Zapomniałem znowu, że zrobiłem sobie jedzenie i zaraz znowu będę jadł zimne. Spróbuję tylko, żeby wam powiedzieć, czy dobre z tym olejem, jakby ktoś pytał. No takie dziwne bym powiedział. Ani dobre, ani niedobre. Specyficzny ma smak ten olej, taki. No taki trochę jak peskadyni. Można się było tego spodziewać. Dość specyficzny, ale okej, miarę okej. Nie ma lipy. Ale nic, no dobra. Jak to wygląda? Zdecydowanie bardziej polecam olej makadamia. Tak bym to ujął. Wczoraj wam nagrywałem, że miałem kiepski generalnie dzień, bo mówiąc wprost, wszystko się sypało, to dzisiaj jest dnia kontynuacja. Zawiozłem samochód do mechanika, wszystko było super, pojechałem dalej do serwisu z kasami. Oczywiście okazało się, że kasa się zepsuła, ponieważ mądry ja używałem nieodpowiedniej ładowarki. Zgubiłem gdzieś kasę, ładowarkę do kasy, w sensie jak ją ostatnio ładowałem, to gdzieś ją musiałem zostawić. W sensie gdzieś pewnie w pokoju czy coś. W każdym razie nie pamiętam, gdzie ładowałem kasę, więc wziąłem jakąkolwiek inną ładowarkę, która pasowała. Okazało się, że ona ma inne napięcie, więc spaliła mi tam coś w kasie fiskalnej. Coś, co wymieniałem w listopadzie, bo też spaliłem, też złą ładowarką, tylko wtedy nie wiedziałem, dlaczego tak jest. No i następnie zrobiłem to ponownie, więc do kolejne 350 zł musiałem wywalić na gówno, więc super. Do tego, jak już byłem, wychodziłem do tej kasy fiskalnej bardzo zdenerwowany, bo pan w serwisie bardzo nie skąpił mi porad w stylu: no trzeba uważać, albo trzeba patrzeć, co się robi, albo coś takiego. Myślałem sobie: zajebiście, ale to nie jest chyba najlepszy moment na tego typu porady, bo widać, że ewidentnie siedzę już wkurwiony, a gość mnie jeszcze podwkurwia. No ale nic. No i wychodzę cały ucieszony. Jasne. Już myślę sobie, oto sobie zrobię kroczki do domu. Po czym sięgam do kieszeni, nie mam kluczy. Gdzie są klucze? Oczywiście dałem mechanikowi cały pęk kluczy, bo miałem tam klucze do samochodu, więc jeszcze raz musiałem jechać do mechanika i teraz wracam z buta od mechanika, bo pomyślałem, że muszę ten stres rozchodzić. Więc taka historia, chciałem się z wami podzielić, bo no ja mówię, jak to się mówi, jak nie urok, to sraczka. Non stop mi coś ostatnio wypada, ale to o to chodzi, to są testy i ja się nie dam złamać. Także tyle ode mnie, mam nadzieję, że macie zdecydowanie lepsze dni ostatnio niż ja, bo mi to się ostatnio wszystko na głowę sypie, ale im więcej was przygniata, tym więcej będziecie mieć siły
jak się ponownie podniesiecie. Więc tak sobie powtarzam w głowie i lecę z tematem dalej. Kończę na dzisiaj moimi burgerami, Beards Meat Foodem i żegnam się z Wami do jutra, do godziny 18:12. Do zobaczenia.